Siemanko, w kolejny dzień. Baza, przywitaj się. Siemanko, w ten piękny dzień. No, przyjechaliśmy właśnie na Blue Eye. Wyjechaliśmy już z Sarandy. Bardzo fajnie wspominamy, naprawdę było super. Wyjechaliśmy na Blue Eye. Nie wiem, czy to powiedziałem już, czy powtórzyłem. Zaraz wam pokażę jakieś pięknie. Wziąłem drona, żeby tu polatać. Mam nadzieję, że nie będzie tu żadnych jakiś przekaźników albo czegoś, co będzie mi go zakłócało. Wczoraj na przykład miałem bardzo duże problemy nim latać. Cały czas mi gubiło zasięg i tak dalej. No i nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że może mi się coś z nim dzieje. Znaczy po prostu jakieś przekaźniki mi tam zakłócały. Następnie idziemy przed siebie po prostu. Na trasie będziemy patrzyli, co się dzieje i tam się będziemy zatrzymywali. Plan lekki jest, ale jedziemy nad jezioro. Ale tu nie jedziemy jeszcze dzisiaj. Dzisiaj po prostu to będzie, to będzie. O, o nie, to jest hotel. To nie. Dobra, odwracam kamerkę. Zapraszam na odcinek. O, tu turystycznie jest dobrze zrobione wszystko. Także pewnie ludzi też będzie dużo. Ale woda jest czysta. Chciałbyś coś powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że jest tutaj piękny klimat. Coś jeszcze? Jest niesamowita. Coś jeszcze? To tyle. Jest gorąco. No jest, jest. Nie mam chyba nic mądrego do powiedzenia dzisiaj. No właśnie, właśnie. To tak jak na razie ja, dlatego idziemy dalej. Niesamowicie czysta jest ta woda. Teraz tam jeszcze trzeba się przedostać. 50 metrów chyba pokazywało, że trzeba iść tam. Widzicie te kolory? Ale ty, na główkę może skoczymy? Ej, patrzcie, jaka ta woda jest czyściutka. Jakie ma kolory w ogóle? No nie pływają, zobacz sobie, wariaty. Pływają, jak taka czysta woda, to się nie ma w sumie zdziwić. No, to możesz sobie skakać po prawej. No. A, bo tu jest dziura bez kitu 80-metrowa chyba. Nie no, chyba to jeszcze nie to, czy to to? Tu już chyba. Zaczynamy czy nie? Jak chyba? No, jak to? Zimka? Dawaj Andrzej! To nie Andrzej, Andrzej był inny. Ale co, narobili, przyjechali Polaki, narobili. Wiecie co jest najbardziej niesamowite w tym miejscu? Tutaj jest dziura, która ma 80 metrów. I stąd właśnie wypływa cała woda. No i płynie rzeka. Wszystko się zaczyna tutaj, patrzcie. Tu już nic nie ma. Tu nic nie ma. Wszystko wypływa właśnie z tej dziury. Dobra, chłopaki będą zaraz skakali. Ja nie skaczę, bo ja będę latał dronem. No niech sobie poskaczą. Ja nawet nie wziąłem spodenek do kąpania też. Patrzcie, i to wszystko stąd. Fajne, fajne, nie widziałem nigdy takiego czegoś. Poszedł. Teraz Polo będzie skakał. Czemu nie da rady? Da rady. Nie, bo tu jest ten kamień, wiesz? O nie, baniutki! Thank you.
Wiecie co? Jestem zachwycony tym miejscem. Pierwszy raz w swoim życiu widzę miejsce, w którym zaczyna się rzeka. I teraz ktoś z was może powiedzieć: panie, jaki ty jesteś głupi. Przecież to normalna rzecz. No to niech teraz mi powiecie, ilu z was widziało takie coś wcześniej. Po prostu 80-metrową dziurę z ziemi, w której wypływa woda i tworzy rzekę. Ktoś może pomyśleć, że głupio gadam, ale no ale ja pierwszy raz takie coś widzę. I to jest bardzo fajne. Naprawdę bardzo fajne. Paki skaczą, jeszcze stwierdziłem, że pochodzę po okolicy, popatrzcie co tu jest. No ale nie ma nic. Także to jest jedyna atrakcja tego miejsca. Jakby ktoś z was się tutaj wybierał, no to wejście kosztuje 50 leków. 50 leków, ile to jest? Złoty 80. A za samochód chyba 150 albo 200. Jakoś tak. Nie pamiętam. No ale na pewno miejsce, które warto odwiedzić. Bo jest super. Super i coś takiego, czego gdzie indziej na przykład chyba nie zobaczycie. A przynajmniej ja nie widziałem jeszcze nigdy wcześniej. A już parę krajów odwiedziłem. Tak w ogóle Albania to jest mój 56. kraj, który odwiedziłem. O, ale... Ale dewalnął. No, Albania to jest 56. kraj, który mam na swojej liście. Lecę dalej. Polo, gdzie jedziemy następnie? Idziemy do Giro Costry. Giro Costra. Tak, Giro Costra, jakoś tak. No, co tam będzie ciekawego? Nic. Się okaże. Okaże się na miejscu. Nie no, tak naprawdę to po prostu jedziemy w stronę tego jeziora. Jak jezioro się nazywa? Ochryckie. Ochryckie jezioro. No i co będzie po drodze, to zobaczycie. No. Dokładnie. Sami zobaczymy, bo sami nie wiemy. Dokładnie. Chyba za, ty ty tam robisz? Nic, nic, nic. Takie nic. Dzisiaj temperatura w Albanii pokazuje 37 stopni. Jest na maksa gorąca. To nie? A ty gdzie idziesz? Mam jeszcze sprawę do moich widzów. Jeśli ktoś z was ma aktywne konto dość długo na wykopie, dajcie znać. Tylko naprawdę potrzebuję taką osobę, która jest tam dość aktywna, a nie, że jak coś wrzuci, to od razu będzie zakopywane. Możemy coś fajnie razem zrobić, także proszę się odezwać. Albo mieć status na, albo na Instagrama. Wykopie. Status? No nie wiem, no ktoś jak jest długo już, to już wiesz, ma inaczej tam, jak go znają i tak dalej, to inaczej już to wykopują i wszystko. A jak ja na przykład kiedyś rzucałem, wszystko od razu było zakopywane. Na miesiąc w Polsce wykopy się zaczynają. Jeśli ktoś tak ma, odezwijcie się do mnie albo na Instagramie paja_fighter_traveler_youtube lub na fanpage'u Podróże Wojownika, albo napiszcie w komentarzu, może akurat za... A nie, no najlepiej by było tam. No, albo... Dojechaliśmy właśnie do miejscowości Giro Costry. Mam taką lipę. Po drodze puściłem drona, żeby, no pewnie widzieliście to, żeby leciał fajnie za busem. I nagle dron mi zaczął uciekać i spadać z góry. I szybko wyskoczyłem z busa, żeby go łapać, bo myślałem, że zgubiłem zasięg, dlatego uciekał, po prostu był taki wiatr. I wyskoczyłem bez klapek na takie ostre krzaki i mam tyle powbijane tego w nogi, że normalnie nie mogę chodzić. Muszę to powyciągać, mnie tak kuje. Czekaj, powiedziałem, się nie żalił, ale jest to niesamowicie uciążliwe. I strasznie mnie to boli. To na obydwu nogach. Nie wiem, w co ja wskoczyłem. O. O. Czekajcie, muszę wyciągnąć. Zatrzymaliśmy się na obiad. Tutaj mamy taki gulasz tradycyjny. To jak się nazywało? Zapomnieliśmy, jak się nazywało. Ale coś takiego jak nasze gołąbki. Gołąbki w liściu. W
winogrona. Winogrona. Tak? Tak. O. Baza, chciałbyś coś powiedzieć? Smacznego. Wystarczy. Lekko chyba... Smacznego misiaczka. Takie lekko gorzkawe z tego, co pamiętam. Droga nie jest lekka. Pani sprzedaje owoce. Widok coraz lepszy, ale idziemy dalej. Właśnie nie wchodzimy, jesteśmy w zamku, ale nie wchodzimy, bo jest za drogo za wejście. Nie opłaca się. To nie nagrywałem. Teraz, Paulo, teraz. Dobra, gdzie jedziemy, bo nie nagrywałem. Czary. Dobra, jeszcze raz. Wracamy do tematu. Paulo się produkował, gadał 3 minuty. Ja tu gadam wywiad cały. Nie mamy planu taki, że pojedziemy do Vlore. Prześmiemy się i będziemy na okryt. Nie ma sensu też się forsować, więc nie wiadomo ile godzin. Więc my znajdziemy jakiś nocleg tam. Mówię, zrobimy może jakiś trening, popracujemy i samego rana pociśniemy dalej nad jezioro w stronę Macedonii. No tak. A myślisz, że włączyłeś? No masz cały czas, no. Bo tutaj mapa ich pokazuje na przykład, nie wiem, 4 godziny, 5 godzin. To w rezultacie jest gdzieś 2 razy tyle, czyli będzie 8, 10. A więc musimy odpocząć. Musimy. Jak chcesz oglądać podróże wojownika i żeby tam były treningi, żeby on tam wojował, no, to musimy odpocząć. Dobra, dzisiejszym tematem odcinka w ogóle będzie jak zostałem podróżnikiem. Chłopaki będą opowiadać jak zostali podróżnikami, żeby was zainspirować do podróżowania. Ale to wszystko w swoim czasie, każdy po kolei, tak we wczorajszym odcinku. Każdy opowiadał swoją niebezpieczną historię, jak jeszcze nie widzieliście to zaglądnijcie, bo naprawdę warto. I oczywiście... Żeby być dobrym podróżnikiem, żeby w Instagramie sobie robić coś Travel. Travel, tak. Znacie tego gościa Baza Travel? Musimy mu zmienić się na Baza Holiday. Dobra, jedziemy dalej. Którą? No wiesz, jak zacząłem podgrywać, nie? A to na tym, bo można pobrać. Wydaje to wniosku, żeby przyjechać. 40 dni na Filipinach, 40 dni na Filipinach. Rozjebany skuter. Rozjebany zderzak w samochodzie. Bark. Szpital. No i tak właśnie Baza doszedł do tego, że został podróżnikiem. Wtedy Baza poznał mnie. Ale to w ogóle nie opowiadałem tej historii, ja ją opowiem. W swoim czasie. Dobra, to teraz musisz jakoś wymyślić. Ale jest parę składowych, które na to... Parę rzeczy się na to zużyło. No dobra, ale możecie mi jedynie uwierzyć, że to na pewno są ciekawe historie. Jak ktoś widział Bazę wcześniej u Pola na vlogach, dużo ludzi opowiadało, za kamerami. Baza jest legendą na tamtym kanale. Każdy chce, żeby założył swój kanał. Tylko powiem wam, że teraz to nie jest ten sam chłopak co wtedy, bo wtedy potem dużo pił. Imprezował. Nie, nie tak dużo na ale imprezował chyba, nie? Czy to tak samo z siebie się działo? Nie, w podróży nie było pite, ale robiliśmy głupie rzeczy. Aha. Bez alkoholu, było spoko. A, to ja myślę, że po pijaku głupie rzeczy robiliście. Nie, czyli da się robić też głupie rzeczy bez, nie po pijaku. Ale jakby przez wszystkie miesiące w podróży, ile razy się napiłem, to jest... To pokrywa, to na to nie widać tego. No, nie widać. No. Bo to właśnie podróż jest fajna. Podróż jest najlepsza. A, nie lubi figi. Tak naprawdę nie jest głodny. Figa z makiem z pasternakiem. Jakby był głodny. To moim zostań. Baza... Baza chce zostać moim patronem. Kupi mi kolę. Kola jest za piątka. No to ja chcę piwo. Dobra. No to tak, tematem dzisiejszego odcinka jest jak zostałem podróżnikiem. Każdy z chłopaków opowie, tak jak mówiłem, ale tym razem zacznę od siebie. Moim natchnieniem, żeby podróżować, byli właśnie inni youtuberzy. Na przykład Fazowski, który ma przez świat na fazie. Oglądałem też Bartka z Bezplanu, oglądałem KS Globstory, oglądałem Kasza, oglądałem Damiana z Ucieczki do Raju. Ale tak naprawdę najbardziej przygody zainspirowały mnie właśnie Fazowskiego. I tak na pewno większość podróżników tak ma. Tylko wtedy jak to się działo, po prostu jak podróżował na przykład po Azji i wcześniejsze, to były naprawdę fajne serie. Bo na przykład teraz Afryka to mi się kompletnie nie podobała i ta wcześniejsza Afryka w sumie też mi się nie podobała. Ale do Azji mam duży sentyment i bardzo mi się to podobało. Co do Ameryki Południowej, to wiem, że usunął
nieważne, nie interesuje mnie to dlaczego, no wiadomo, że przez tą dziewczynę, ale ta seria też była taka średnia bardzo. No ale zawsze sobie myślałem, że jak on tak może podróżować, to dlaczego ja nie mogę? No i po założeniu kanału stwierdziłem, że będę tak podróżował, no i tak naprawdę tak się stało, no i myślę, że to była świetna decyzja, jestem bardzo zadowolony, że to zrobiłem, że zacząłem podróżować. Teraz, jak wiecie, moja podróż będzie trwała około 2 lat, jeśli jej coś nie pokrzyżuje. Będę się starał, żeby wszystko wyszło tak, jak powinno. Mimo tego, że są plany, na pewno się bardzo zmienią, bo cały czas się zmieniają. Samo podróżowanie teraz z ekipą, to w ogóle tego nie planowałem. Wyszło nagle, no i super wyszło, naprawdę super. No i jak wam mogę powiedzieć, jak macie okazję podróżować, podróżujcie. To, co zobaczycie, to wasze, pamiętajcie, tylko raz się żyje. Dobra, zawytrzymaliśmy się po górską wodę. No dobrze. Przynajmniej zimno, bo wszystkie tam, co mamy w aucie, są tak gorące, że się pić nie da. Kamil to prowadzi bus, o tym suki na ulicy. W zieleniaku na dzielnicy siedzi cały dzień, że posadził się, ale dziś to wyjechał i znów przyszły chuligan z nożem. Gdzie my dojechaliśmy? Zachód się robi, a my dalej idziemy. A to jest Kuba z Fit on Trip. Dobra, trzeba się zatrzymać i będziemy jeść pizzę. Tylko w sumie to najciekawsze, znaleźliśmy w innych miejscach jeszcze po drodze, ale za bardzo jest nie było. Siemano, witam serdecznie po raz kolejny raz u Piotra Pająka na gościńce. Pozwólcie, że postawię sobie tutaj telefon. Tutaj dzisiaj poruszamy temat, kiedy zaczęły się, można powiedzieć, takie przełomowe momenty w podróżowaniu. I ja pierwszy raz gdziekolwiek pojechałem, mniej więcej rok 2010 lub 11 na hip-hop camp do Czech. Troszkę pociągiem, troszkę autostopem. Później 2012 pojechałem Hiszpania, Lloret de Mar, taki był typowy wyjazd, gdzieś tam można powiedzieć imprezowy. I później w 2015 kontynuowałem dalej jeżdżenie na hip-hop camp, ale nadużywałem alkoholu, więc stwierdziłem, że w pewnym momencie, że dosyć. I podjąłem taką mocną, życiową decyzję. I do teraz ją, można powiedzieć, podtrzymuję od 5 lat, nie piję alkoholu, zero, żadnego piwka, wódki, nawet lampki wina. I w pewnym momencie tak przeginałem, można powiedzieć, z tym alkoholem, że powiedziałem sobie, że chciałbym pojechać do Barcelony, zresetować głowę i z jednym kierowcą z pewnej grupy na Facebooku, non-stop w drodze, można powiedzieć, umówiłem się i kierowca był dość blisko mojej miejscowości, zabrał mnie, pojechałem do Barcelony, to był mój drugi wyjazd do Barcelony, jestem w ogóle zakochany w tym mieście, bardzo wszystkim polecam, jak macie możliwość przyjechać. I ten wyjazd otworzył mi dość mocno głowę, ja przestałem pić alkohol i wtedy stwierdziłem, że będę podróżował regularnie i wszystkie, można powiedzieć, moje oszczędności będę przeznaczał na podróżowanie. I najpierw zacząłem sobie robić takie krótkie weekendowe, można powiedzieć, tripy po Europie, tu 2-3 dni, 4, tu jakieś Bałkany, to jakieś tam krótkie autostop ze znajomymi i właśnie zaczęli nam śpiewać, więc zaraz dokończę. Pozwólcie, że szybko dokończę. Wielokrotnie na moim kanale mówiłem, że ja byłem mocno zainspirowany czytaniem różnych gazet i magazynów, takich jak na przykład Świat Wiedzy, oglądałem dużo programów na Discovery, National Geographic, zawsze interesowały mnie inne kultury, inne religie, inni ludzie, nauka języków. Ja jestem w ogóle pasjonatem różnych języków, więc staram się uczyć. I w roku 2018 miałem dość, można powiedzieć, charówki na budowie w Berlinie. Postanowiłem, że wyjadę na 3 miesiące w podróż, która na tą sprawę przeistoczyła się w prawie 9 miesięcy, więc to tak w skrócie chyba. Więc to tyle. Dzięki za słuchanie. Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj pizza na drugi obiad, a w sumie już na kolację pewnie. No i sprawa wygląda tak. Nie możemy znaleźć hostelu. Jedyne co mamy, podpowiedzi dwie takie. A hostelu jakoś nie ma. Nie wiem właśnie, gdzie jest. Chłopaki gdzieś poszli teraz go szukać. My zostaliśmy przy busie, jesteśmy na dość nieciekawej dzielnicy.
wszędzie stoją jakieś grupki facetów, no i... No i czekamy i szukamy go, nie wiem czy znajdziemy w ogóle, nie wiadomo czy w ogóle jest otwarty. Się okaże. Panie baza... O, pana baza... A zaświeć się tu. Panie Baza Travel, co pan sądzi o sytuacji, która tu właśnie się stała? Bo trafiliśmy w środek dzielnicy, gdzie są najgroźniejsze gangi w Albanii. Podobno, podobno. Gdzie panuje gang Albanii? Właśnie tu. Z królem Albanii na czele. Tu i teraz. Właśnie, właśnie. Bez żartów tutaj tak... Dobra, gaszę, bo jeszcze raz zobaczę. No, właśnie. Dobra, to kurwa kadzielica. Ja jak brety. Mocno? Jakbyś normalnie szedłeś, wiesz, jakąś uliczką na Filipinach, albo gdzieś na Sri Lance. Tak wygląda, tam wchodzimy w bok, bo chłopaki udają psy, tak, zaczynają ściekać, nie? Latarka po oczach i ściekają do nas. Biegnie za nami gościu i mówi weed, mówi, nie chcemy żadnego weedu. Ten hostel jest nieuczęszczany, jest pusty, nikogo nie ma, światła są pogaszone. Zaproponowano nam cenę 6,50 euro. 6,50 euro, ja mówię okej. I za chwilę pani dzwoni do syna i mówi, dobra, to 5. Naprawdę. To, że bez śniadania, nie? I nie mamy klimy, mamy tylko jeden wiatrak, ale jest trochę ciepło w chacie, no ale tutaj no nie masz innego miejsca na spanie. No zostawimy sobie najwyżej jakieś... Jesteśmy na takiej dzielnicy i w takim miejscu, że aż nie do uwierzenia. Jesteśmy tu jedyni. Ale księżyc, co? Pięknie wygląda. Dobra, już wam pokażę jak wygląda nasz hostel. Nie ma tu kompletnie nikogo. O euro 50. Dobra. Wbijamy. Patrzcie. I tak wygląda nasz pokój. Ja wolę dolne. Ja też. Czekajcie, ja muszę rozpieszyć. Ja wolę dolne. Nie starczy. Raz, dwa, trzy, cztery. My możemy spać wyrażam. Jak reka na hafę. Ale no digi, kolego. No i taki mamy domek. Nieźle, co? Klimatyczne miejsce, ale powiem wam tak. Jeżeli by przyjechała tu jakaś kobieta sama albo coś, to nawet by się nie odważyła tu przyjść. Po tym jak wjechaliśmy na tą ulicę i tylko faceci stali w grupkach. No nie, no na pewno by się nie odważyła. Zawróciłaby od razu z powrotem. Nie, bo no właśnie to nie była bomba, to był raczej pocisk. Ktoś strzelił. To teraz ten gość opowie, jak on zaczął z podróżowaniem. No czemu nie? No taki co by nie nagrał. Romantyczna historia. No trochę romantycznie, trochę smutno, trochę na wesoło, no zobaczycie zresztą. Słuchajcie. No dobra. No to w sumie wszystko zaczęło się w 73 na Syberii, a tak naprawdę to nie. W sumie to tak naprawdę zaczęło się wszystko od tego, jak przepełniony miłością, sportem, miłością do sportu i do pewnej dziewczyny, okazało się, że zwyczajnie ta dziewczyna mnie zostawiła. I to jest bardzo krótka historia, ponieważ wyszła taka sytuacja, że naprawdę, naprawdę z całego serca ją kochałem, chciałem wręcz mieć z nią dzieci, miałem wtedy chyba jeszcze 18 albo 19 lat? 18 chyba. Normalnie, no, bzika miałem totalnego. Zostawiła mnie. I zaraz, chwilę po tym, jedna koleżanka zapytała się mnie, czy zwyczajnie nie chcę z nią jechać do Słowenii. I to była śmieszna sytuacja, ponieważ dla mnie Czechy, gdzie mieszkam w Katowicach, znaczy mieszkam, stamtąd pochodzę, gdzie pochodzę z Katowic, gdzie Czechy dla mnie były końcem świata totalnie, no innym światem. I ona mówi, do Słowenii dla mnie. Jak do Słowenii? Przecież ja nie mam pieniędzy, no gdzie ty, co ty wymyśliłaś, nie? No i ona mówi mi, że na stopa. Gdzie tak naprawdę myślałem, że... Co? Myślałem, że... No problem... Czekajcie, skończę za chwilę. Gdzie byłem naprawdę, totalnie nie wiem na czym skończyłem. Pani mi przerwała po prostu oddać pieniądze. I teraz jeszcze Polo zaczął nagrywać live'a, także może przyjdę tutaj. Gdzie tak naprawdę dla mnie Słowenia to był koniec świata. Czechy były dla mnie końcem świata, a to dopiero jakaś Słowenia. Przecież żeby na taki budżet, ta... Próbuję nagrywać. No i nie wiem na czym skończyłem, wszyscy mi dzisiaj przerywają. Trudno, kontynuujemy to jeszcze przynajmniej naturalnie. Skończyłem na tym, że po prostu w głowie miałem, że żeby gdziekolwiek wyjechać, trzeba mieć niesamowicie wielki budżet, trzeba być bogatym albo nie wiem, no trzeba mieć pieniądze. No i jedyne co pomyślałem wtedy, mówię, Jezu dziewczyno jesteś szalona, jak, po co, dlaczego? No i w sumie
stwierdziłem, w sumie dziewczyna mnie rzuciła, ja jestem smutny. Moje życie już się skończyło w ogóle w tym momencie. Wtedy tak myślałem, że to już w ogóle jest koniec, że życie nie ma sensu i tak dalej, więc mówię, a nie mam nic do stracenia. Więc zwyczajnie zgodziłem się, zapakowałem plecak i pojechaliśmy. Pojechaliśmy do Słowenii, tylko że zaraz w Rybniku znaleźliśmy, znaczy złapaliśmy stopa do Chorwacji. W sensie to była taka sytuacja, że jechaliśmy z Chorwatami i wtedy nie wiedzieliśmy, że to są Chorwaci. No i zwyczajnie zapytaliśmy się, skąd są, gdzie jadą i tak dalej, bo jechaliśmy wtedy chyba na Wiedeń łapaliśmy. No i oni, a jedziemy do Chorwacji. No i tylko spojrzeliśmy na siebie bez gadania i mówię, ty, jedziemy z wami. No i skoczyliśmy sobie do Rijeki i pojeździliśmy sobie tam po Chorwacji i po Słowenii na stopa. Także to było coś, dzięki czemu zobaczyłem, że można żyć inaczej. I teraz sytuacja wygląda w taki sposób, że moim całym życiem wcześniej był sport. Marzyłem tylko o tym, żeby moje wymarzone życie to było nic innego jak treningi, wtedy jeszcze szkoła, dom, treningi, szkoła, dom. Chciałem, żeby była właśnie rodzina, praca, trening, rodzina, praca, treningi. To było życie, które po prostu, o którym zawsze marzyłem. I po prostu ktoś pokazał mi, że można żyć inaczej, że można żyć innym stylem życia. I właśnie chciałem po prostu... Podróżuję w taki sposób, a nie inny, że za każdym razem robię treningi w różnego rodzaju miejscach i tak dalej. I właśnie chciałem połączyć te dwie moje pasje, właśnie podróż i sport. I tak jakby zacząłem to robić. To mi się mega spodobało i po prostu poczułem ten zew wolności. Także wszystko zaczęło się tak w pigułce od tego, że co, no, zostawiła mnie dziewczyna i zacząłem podróżować. Także dzięki wielkie, wbijajcie na Fit on Trip. No i co, pozdrowienia dla Piotrka i pozdrowienia dla was. Trzymajcie się ciepło, buźka! No dobra, to moja historia z podróżowaniem zaczęła się prawie 3 lata temu, jak wyjechałem na Filipiny pierwszy raz z moim kolegą Albertem. Pozdrawiam serdecznie, teraz moim współlokatorem. Na 6 tygodni na Filipiny, gdzie byliśmy żółtodziobami, kompletnie nic nie ogarnialiśmy. Oczywiście nic nie zwiedziliśmy, to było 6 tygodni po prostu alkoholowej maltretacji. Ale gdzieś tam przypadkiem spotkaliśmy Piotrka Polo Przywarskiego. Wzięliśmy się, skumaliśmy się, wymieniliśmy się Facebookami. Później się spotkaliśmy w Puerto Princesa jeszcze raz na Sylwestra. I na tym się skończyła nasza znajomość. My wróciliśmy do swoich krajów, do pracy. Minął rok. Ja poleciałem w mocny cuk alkoholowy i któregoś dnia się obudziłem i powiedziałem, kurczę, no muszę coś z tym zrobić. A od zawsze, od małego miałem taką wizję i we mnie się działo, że chciałbym spakować plecak i pojechać i nigdy nie umiem się za to zabrać. I wtedy nadszedł ten czas olśnienia. Napisałem, przypomniałem sobie, że poznałem takiego Piotrka kiedyś, on podróżował, jeszcze wtedy jego kanał w ogóle nie hulał. Był takim no name'em, można powiedzieć. No ale dalej. Odezwałem się do niego i mówię, siema mordo, czy nie jedziesz gdzieś na wyprawę, bo ja bym się dołączył do na 2 tygodnie, wezmę sobie 2 tygodnie wolnego i wpadnę. No, on pisze, dobra ziomuś, jest wszystko spoko, jadę do Pakistanu, możesz dołączyć, okej. Okay. 2 tygodnie później pisze do mnie, sorry mordo, ale ja jadę na półroczną wyprawę po Azji. To ja mówię do niego, ja mam 6 tygodni wolnego, no to dojadę. Ale później się rozgadywaliśmy, on mówił o swoich planach. Mówię, kurczę, zapytam się w pracy, czy dostanę 2 miesiące wolnego. W firmie do mnie powiedzieli, że po prostu nie ma takiej opcji, albo się zwalniam, albo nie. A wtedy już byłem taki podłamany, bo mówię, albo coś zmienię w życiu, albo mi się nie uda i po prostu może być ciężko. No to wziąłem, z dnia na dzień wypowiedziałem, kupiłem sobie plecak, spakowałem go i pojechałem do Indonezji. Nie znając Piotrka, widziałem go kiedyś raz, w ciemno, wyjechałem, miało być 2 miesiące, po 2 miesiącach zrobiły się 3 miesiące, po 3 miesiącach się rodziliśmy, tak, zrobiłem swoją pierwszą wyprawę półroczną i teraz regularnie co jakiś czas podróżuję i spotykam na swojej drodze Piotrka i teraz ekipę, więc jest elegancko i super. Także pozdrawiam wszystkich i zapraszam na Instagrama bazy Travel. Patrzcie, jak spędzamy wieczór. To taki Tinder Plus. Właśnie mamy live'a na żywo na kanale. 380 osób. Dobrze. Polo, czy podoba ci się Didi? Że zostaje takie pytanie. No niezręczne, no. Rozumiem, jakby Kuby nie było, no ale bez przesady. Właśnie, ale Kuba dostoi. No. Dobra, bo...